No to rzeczywiście nie bardzo się udaje, jak widzimy. Jest taki polski film Chudy i inni. I tam grupa mężczyzn z marginesu kradnie kozę, i żeby ich nie złapali, to przemalowują tą kozę z białej na czarną. I rzeczywiście się fantastycznie udaje, wszystko idzie dobrze, ale niestety koza wpada do wody. I ja mam wrażenie, że południe, no i oczywiście staje się biała za chwilę znowu, plama czerni dookoła. Otóż mam wrażenie, że południe Europy pod wpływem kryzysu wpadło do wody właśnie. I że ten ornung niemiecki, który ładnie się nakładał przez Unię Europejską, te transfery regulowane, wszystko rozliczane i tak dalej. I nagle ta koza wpadła do wody. No i się okazało, że wszystko pięknie wyglądało, ale cztery wielkie globalne banki fałszowały sprawozdania greckie za duże pieniądze, prawda, i powiększały grecki deficyt i tak dalej, czyli mówiąc krótko, że to po prostu się nie przyjęło. Ale pan profesor bardzo, bardzo ciekawej odpowiedzi uniknął, jednak odpowiedzi mam wrażenie na moje pytania, może w tłumaczeniu coś znikło. Jest ta siła, która może dać radę przywrócić władzę polityce i odebrać tę siłę, tę władzę rynkom finansowym, czy już po prostu Kin ma rację i jesteśmy po drugiej stronie i teraz demokracja służy tylko temu, to jest bardzo ważny argument, żeby utrzymać pokój społeczny, czyli żeby prości ludzie mieli wrażenie, że mają wpływ, żeby się uspokoili, żeby się nie awanturowali.